Na streamie wziął mnie na jakieś tak po prostu parę słów, takich no z podziękowaniami, po prostu. O, ogólnie na takie takie mniejsze słowa. No, nie wiem, jak to dokładnie opisać, i będzie to kolejny film longiem, bez cięć, po prostu, ale myślę, że taki film jest jak najbardziej na miejscu w tym momencie. Po prostu mieliśmy przed chwilą streama, ostatniego Steam'a wakacyjnego, bo moje wakacje, tak faktycznie, jak już mówiłem, kończą się dzisiaj. Jutro wracam do Poznania. Fakt, że jeszcze mam dwa dni wolnego. Ale potem już normalnie będą zajęcia, także nie wiem, jak to dokładnie będzie z YouTube'em, streamami i tak dalej. Dlatego dzisiaj chciałem zrobić streama, ostatniego, który będzie taki naprawdę lepszy niż te wszystkie inne streamy ostatnie. Fakt, że ciężko przebić to pierwsze karaoke, które zrobiliśmy ostatnio, ale miałem nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, bo dzisiaj był przedłużany stream, byli goście, miał być karaoke. Finalnie nie udało się, ponieważ część osób, która miała wstąpić, nie, nie mogła się zjawić z moimi gośćmi, tak też mało zrobiliśmy i ogólnie jakoś tak no wyszło, że przedłużenie trwało tylko 10 minut i w sumie tyle. Także ten stream wyszedł dobrze. Wyszedł tak jak wychodzą moje streamy. Wychodzą dobrze po prostu. Miałem nadzieję, że ten stream wyjdzie lepiej, przez co było mi trochę szkoda, ale i tak jestem zadowolony. I pod koniec streama wzięło mnie tak właśnie na jakieś takie, jakieś takie po prostu słowa, że po prostu chciałem, chciałem powiedzieć coś Coś od siebie po prostu i uznałem, że też dodam to na kanał, w sensie siądę przed wami, longiem polecę i powiem jeszcze jakieś parę miłych słów, yy, tak żeby to też na kanale było, bo to nie tylko widzowie ze streamów i nie tylko moja ekipa z Discorda, choć przede wszystkim, bo z nimi głównie rzeczy już nie wiem, ale ogólnie każdy, każdy, każdy kto dorzucił cegiełkę, że te wakacje to chyba były najlepsze wakacje od dawna. I nie tylko pod względem YouTube, ale też pod względem ogólnie takim zwykłym. Dlatego chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Bardzo serdecznie, naprawdę, bo ja chciałem, żeby te wakacje były właśnie takie fantastyczne. Chciałem na YouTubie dużo rzeczy zrobić. Dużo fajnych filmów. Chciałem zacząć streamy. Podcast chciałem odpalić. Ale też poza YouTubem chciałem dobrze je przeżyć. Jakieś gdzieś pojechać w jakieś fajne miejsca, dobrze spędzić czas z osobami, które naprawdę bardzo lubię, a spotkałem. Spotkałem się z dużą ilością osób, dla których ja jestem ważny, które mnie lubią. Z przyjaciółmi, kumplami i w ogóle. Więc czy ze względów czy pod względem YouTube'owym, czy pod względem nie YouTube'owym, ktoś z Was przyłożył cegiełkę do tego, że moje wakacje były takie fantastyczne, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Bardzo serdecznie naprawdę, bo brakowało mi tego, żeby w wakacje tak faktycznie zrobić coś. Ostatnie wakacje, poprzednie, szczerze, że nawet nie pamiętam co ja dokładnie robiłem. Poza tym, że pojechałem na SBM Festiwal, gdzie bawiłem się świetnie, ja sam na zapamiętam, co ja w te wakacje robiłem. Poza tym też, że w sumie wróciłem wtedy na YouTube'a i powoli na nowo się w tym odnajdywałem, to nie pamiętam co ja dokładnie robiłem. A ten będę pamiętał, że naprawdę dobrze się bawiłem, bo ja się tak dawno dobrze nie bawiłem. I to nawet już mówię w kwestii samego YouTube'a. się nawet bawiłem YouTube'em, powiem wam. Dopiero teraz pod sam koniec jakoś tak ciężej mi zaczęło się wszystko iść, Przede wszystkim to, że nie leciały odcinki, które zaplanowałem teraz. Nie wyciało omówienie 4 odcinka Andorra, ale to wiecie, to nie jest jakiś taki wielki problem. Będzie omówienie 4 i 5 w przyszłym tygodniu. Ale analiza. Obiecałem analizę pod koniec pod koniec września i jej nie wrzuciłem. Nawet, nawet powiem wam szczerze, nie napisałem scenariusza. Mimo tego, że ja wiedziałem w głowie mniej więcej jak to napisać i... Nawet poprosiłem parę osób o pomoc, tak jak zawsze przy analizach jest, zawsze, była jedna, ale ostatnio ogólnie też prosiłem o pomoc, żeby ktoś, kto też jest fanem danego uniwersum, w tym wypadku Gwiezdnych Wojen, żeby dorzucił od siebie cegiełkę i z jego zdanie też gdzieś zawy. To zawsze mi się łatwiej wtedy pisze. I tym razem też tak zrobiłem, tylko że nie potrafiłem się zebrać. Ja wiem, że teraz dobrze, jak tłumaczenie się, po prostu jest mi tego szkoda, że nie wszystko wyszło podcast też nie wyszedł, to akurat wina że bardziej po stronie Adiego, który gdy mieliśmy odpalać podcast, był poza domem miał problem z internetem, a gdy wrócił do domu to nie miał czasu i potem jak było tak, że ja w końcu Adiemu zaproponowałem jego zastępstwa bo no, potrzebowałem na to czasu żeby zdać sobie sprawę z tego, że tak ogólnie jakby mieć takie full zaufanie do Adiego, że zrobi odcinek i ten odcinek naprawdę będzie dobry faktycznie i że on się do niego przyłoży. Tylko że ja Adiam dałem ogólnie kilka już razy właśnie podziałem ogólnie Adi, może być zastępstwa i Adi przyszedł do mnie z kilkoma pomysłami, a finalnie żadnego nie zrealizował, a no sam mówi, że po prostu nie umiał się zebrać w sobie, żeby zrobić coś samemu. Że wojenek robić ze mną. Albo po prostu musi się nauczyć jakoś zbierać i robić, yy, robić ze mną. Czy robić samemu, przepraszam. Podcast też niezbyt wyszedł. Wrzuciłem tylko trzy odcinki z YouTube'a, mało oglądane. Odcinków typu o choć zapowiadałem, że będą nie ma, bo ja sam nie umiem wymyśleć. A te odcinki, które z Adim nie udało nam się ich zrobić, także to nie były idealne wakacje pod względem youtubeowym. Pod względem prywatnym myślę, że tak, tu chyba nie mam do czego się przyczepić. Może poza taką jedną rzeczą, która się wydarzyła, ale to jest już naprawdę, to nie zepsuło mi tych wakacji, tak szczerze mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o YouTube'a, to nie były wakacje idealne, ale nawet nie chciałem, żeby były idealne. Ja chciałem, żeby były, po prostu były dobre, najlepsze jak tylko będę umiał. Pod względem YouTube'owym i nie tylko. I dzięki wam, no, już nie będę mówił o sobie, no bo fakt, że no, ja zasuwałem z tymi filmami, jednak jak zawsze powtarzam, te filmy oglądacie Wy. I Wy mi też pomagacie często przy ich tworzeniu. Gdyby nie wy, ja bym tych filmów nie miał dla kogo otworzyć. A gdybym miał dla kogo tworzyć, to to ja bym się pewnie załamał wielce, bo jednak ja cieszę się kiedy coś, moja praca... Która no, jest to praca, która gdzieś tam. Yy, no, nie chcę powiedzieć ciężka praca, bo to tak gdzieś brzmi, ale ogólnie moja praca po prostu. Że moja praca, którą włożę w robienie rzeczy tutaj na, do internetu, że ktoś to jednak odbija i komuś się to podoba. No zawsze jest to po prostu, po prostu miłe. Dlatego to, to tak jak zawsze powtarzam. To jest taka wzajemna relacja, Ja wrzucam filmy, wy je oglądacie i wy też pomagacie mi przy ich tworzeniu. Bo albo dajecie pomysły, albo jeżeli jesteście na Discordzie, to często bierzecie udział w filmach. Było gadanko z widzami, które też nie wyszło, granko z widzami miało być też, które nie wyszło i cały czas czekam na zrobienie tego materiału, który przekłada się też w czasie, ale w się pojawi, związany z Discordem, mam nadzieję, że będzie fajny. Także nie było idealnie, ale było naprawdę świetnie. Było lepiej niż mogłem sobie mimo wszystko wyobrazić. Nie myślałem, że będzie aż tak dobrze. Nie myślałem w ogóle, że Discord tak dobrze będzie stał, bo ja faktycznie miałem z wami naprawdę... Dużo czasu razem spędziliśmy na Discordzie, czy to na gadanku, czy na granku, czy na no w ogóle wszystkim Steamy bardzo pomogły. My sobie razem siedzieliśmy na Discordzie i robiliśmy fajne rzeczy. Ogólnie przede wszystkim fakt, że widzowie wszyscy jesteście ważni, ale głównie widzowie z Discorda. My tam sobie zawsze działamy i tam jest naprawdę super atmosfera. Dlatego zapraszam każdego, bo jest fajnie. Ech, dobra, bo już naprawdę nie wiem co mówić. Po prostu no mógłbym w sumie ten film mieć 5 sekund i powiedzieć dziękuję. Ale po prostu chciałbym też trochę pogadać. Zawsze zrzucić co mi leży na serduchu. Nie udało się wszystkiego zrealizować, ale tu nic. Zrobiłem dużo rzeczy. Nie, my, my zrobiliśmy dużo rzeczy razem. I chciałbym serdecznie wszystkim ostatnio już podziękować za to, że pod względem YouTube'owym, ale też i nie YouTube'owym, czyli pod względem prywatnym, te wakacje były świetne. Dziękuję wszystkim, naprawdę. Nie wiem co teraz będzie właśnie. Też o to chodzi. Nawet na Steamie to będzie. Ja nie wiem co teraz będzie. Wracam do Poznania. Jak to będzie, nie wiem. Studia i nie tylko. Jak to się ułoży, nie wiem, <noise> na przykład w tym momencie nie mam zbytnio neta do streamowania, więc streamów też nie będzie za często, odcinki postaram się wrzucać raz w tygodniu. A teraz szczerze, pod koniec wakacji właśnie jak odpowiem streamy i całą czymś bardziej zabawową przywróciłem na Head Games, tak na głównym kanale właśnie chciałbym mówić przede wszystkim rzeczy takie, które wymagają do mnie więcej pracy, ale żeby to było faktycznie treściwym filmem, tylko że... Ja mam wrażenie, że trochę stracimy wprawę w robieniu teściwych materiałów i muszę te wprawy odzyskać, dlatego że właśnie ta analiza się tak przeciąga. Dlaczego, dlatego, Andora też nie było, oraz odpuściłem ten film, który miałem zrobić. Także mam nadzieję, że te wprawy też nabiorę i takie filmy będą się pojawiać przynajmniej teraz w tygodniu, albo i nawet częściej, jak się będzie udawało. Ech, więc nie wiem, co będzie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy i pod koniec roku zobaczymy. Naprawdę, powiem, że to był super rok. Jak na razie ten rok naprawdę był świetny. I mam nadzieję, że dalsza część tego roku, fakt, że nie zostało go dużo, dalej taka będzie i że naprawdę zrobimy coś jeszcze fajnego. Mam pewne pomysły i mam nadzieję, że uda się je zrealizować. Dobra, to chyba wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz, już ostatni raz naprawdę. Mam nadzieję, że Wasze wakacje też były tak udane i że może gdzieś tam dołożyłem cegiełkę, na przykład tym, że zrobiłem Steam'a, na którym się dobrze bawiliście, albo przy jakimś odcinku się dobrze bawiliście przy oglądaniu, albo jeżeli jest, mówimy o stopie prywatnej, to że dobrze spędziliśmy razem czas. No i tyle. Zobaczymy jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I to tyle. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć. Pa pa.